Pani Basiu, jak często pani zdarza się przygotowywać, nie wiem, pieczony schab w całości, kurczaka, czy też pieczoną kaczkę? No niezbyt często, bo z tym jest dużo zachodu. Jednak? Dużo czasu poświęcać trzeba na to. Mam dla pani doskonałe rozwiązanie. Takie naczynie, Filipiak Milano, zwane gęsiarką, nadaje się idealnie do pieczenia mięsa w całości, bądź też całego kurczaka czy kaczki, bo jest na tyle dużo. No właśnie niedługo, znacznie krócej, znacznie szybciej i prościej, no bo nie trzeba używać całego piekarnika, tam się wszystko zapryska, tutaj zrobimy wszystko kompaktowo. Pani Basiu, przepis jest dosyć prosty i mogę pani pokazać, jak to zrobić. Zacznijmy od tego, z czego składa się taka gęsiarka. Otóż może być ona również wykorzystana jako naczynie do gotowania na parze. Proszę zwrócić uwagę. Taki durszlaczek, na którym możemy ułożyć warzywa, a pod spodem albo gulasz, mięsko chociażby. My dzisiaj będziemy jednak mięso piekli, bo chcę pani pokazać, że w tej gęsiarce można upiec kawałek mięsa. Lubię pieczone. Bez grama tłuszczu i bez grama soli. I o to chodzi. Odstawiam to naczynie, ten zestaw do gotowania na parze. No i teraz musimy nagrzać naczynie. Nagrzewamy zawsze bardzo mocno, żeby przesmażyć kawałek mięsa bez tłuszczu. Tu musi być wysoka temperatura. Nie będzie przywierało? Nie będzie przywierało, tylko wtedy, jak sprawdzimy, czy właściwie jest nagrzane naczynie. Test zimnej kropli wody. Wylewamy odrobinę wody. Proszę zwrócić uwagę. Pięknie pełzające kropelki po dnie naczynia. No pięknie. No i teraz co to daje? Jesteśmy pewni, że naczynie jest właściwie rozgrzane. Jest na tyle wystarczająco duża temperatura, że możemy obsmażyć kawałek mięsa. A już od razu wkładamy mięso? Tak jest, bez tłuszczu. Wylewamy wodę, ona nie będzie nam potrzebna. Dobra. No i teraz wyłączamy też źródło ciepła, przynajmniej na chwilę. Ono nie jest konieczne do tego, żeby mięso obsmażyć. Tak? Akutermiczne dno pozwala naprawdę zatrzymać dużą temperaturę. Proszę zwrócić uwagę. Ja zawsze podkręcałam gaz, żeby była wyższa temperatura i żeby szybciej się podsmażyło. Z tymi naczyniami nie musi pani więcej tego robić. Oszczędzamy nie tylko czas, zdrowie, ale i energię. Czekamy dosłownie 2 minuty i przewrócimy mięso na drugą stronę. Wspaniale. Wie pan co, kiedyś słyszałam, że gęsiareczka to taka dziewczynka, która prowadzała gęsi. Mm-hmm. A tu pan nazywa to naczynie gęsiareczką. Dlaczego? Ja ją tak traktuję dosyć specyficznie, ponieważ ona mi pomaga w wielu rzeczach. I tak naprawdę nazwa gęsiarka właśnie pochodzi stąd, że kiedyś przygotowywało się w tym gęsi. Gęsi, kaczki, duże kawałki mięsa, stąd też i kształt tego naczynia. No dobrze, przewracamy na drugą stronę. Jeśli się już podpiekło, to tak. Na pewno się przypiekło. O, właśnie. I przewrócić go na drugą stronę. Pięknie zrumieniony. Teraz możemy już zmniejszyć źródło ciepła na minimum, żeby powolutku sobie dochodził i poczekać, aż schab, który zawiera dużo wody, troszeczkę tej wody się pozbędzie w pierwszej fazie pieczenia. Mhm. Czyli wypuści ją na zewnątrz. I wtedy będziemy mieli bazę do tego, żeby przygotować w jednym naczyniu, w jednej gęsiarce również ziemniaczki. Co nam to da? Po pierwsze ziemniaczki zrobimy razem z mięsem i będą do tego mięsa, a po drugie nabiorą fantastycznego aromatu z pieczeni. No właśnie, bo tak normalnie, to tak jak ja robię, to tak? Jak powiedzmy w piekarniku, prawda, to nie, tu nie skrapla się woda, tylko ja muszę tą wodę do piekarnika, do tego mięsa dolewać, żeby to się jednak ładnie upiekło. Tak jest, w piekarniku jest duża przestrzeń, duże straty energii. No i długo to trwa jeszcze dodatkowo, a jeśli pan mówi, że przy tym dodatkowo tu się wydziela ten tłuszczyk, a jeszcze to pan w tym będzie gotował kartofelki, czy dusił, czy co pan będzie piekł? Można powiedzieć, że będę je podpiekał razem ze schabem, ponieważ tutaj rzeczywiście pieczemy, nie podlewamy żadnym. Czyli dwa w jednym będzie, no pięknie. Pięknie zrumieniony schab, delikatny i tak naprawdę czas pieczenia będzie znacznie krótszy niż w piekarniku, mniej energii do tego, żeby to zrobić, mniejsza przestrzeń, prawda, mniejsza objętość, więc to szybciej się wszystko zrobi, a po drugie jeszcze, co dosyć istotne, nie musimy niczym podlewać. Po prostu zmniejszamy ogień i powolutku wykorzystujemy wszystko to, no właśnie, to jest to, co mają w sobie ziemniaki i mięso. Ziemniaki to przede wszystkim przecież 90% wody. My 60%. Proszę zwrócić uwagę. O właśnie. I tutaj widać teraz, no że już troszeczkę tego płynu wychodzi. A wydawałoby się, że takie chude mięsko, prawda? Tak jest. Układamy ziemniaczki dookoła. Ops. Voilà. Przykrywamy. I ile? Minimalne źródło ciepła, 45 minut. Gotowe. I schabik gotowy. A normalnie tak godzina do półtorej godziny trzeba piec. Będzie delikatny, ale to może jakieś ziółka jeszcze? Przydałoby się trochę. Ja bym dodał troszeczkę listra, żeby ładnie pachniało. Listek laurowy. I co może tymianeczek. Tymianeczek kartofli bardzo dobry. A właśnie. Nie wypłukujemy nic z ziemniaków.
będą się dusiły we własnym sosie, będą się piekły we własnym sosie, to samo z mięsem. Grama soli nie użyliśmy i grama tłuszczu. I nawet wody. I możemy iść odpoczywać. Czekamy na, za 45 minut będzie gotowe. Pani Basiu, schab jest gotowy. Miło Pani spędziła wolny czas? Oczywiście. Zawsze sobie znajduję czas. Sama na załatwianie spraw. Gęsiarka załatwiła za nas sprawę gotowania i mamy już schabik pięknie upieczony razem z ziemniaczkami, które nabrały aromatu pieczonego mięsa. Jak to pachnie? Pięknie pachnie. Wyciągamy. O właśnie. To jakie mięciusieńkie. Voilà. No, proszę zwrócić uwagę, że ten schabik mogę rwać niczym pergamin, bo jest tak miękki i soczysty. No, mnie bardziej twardawy wychodzi niestety. Proszę. Wszystko, co ma w środku, zostało w mięsie. Jak ściskam, to wszystkie soki zostały w mięsie. Powoli, skutecznie, proszę bardzo. Wiemy, jak u mnie w kuchni, u mojej babci, u mojej mamy. No i jak? Mięciutki? Miękki. Soczysty? Mhm. Czym pachnie? Mięchem. No właśnie. Potrzebuje pani soli? Nie. Pani Basiu, to ja mam propozycję. Jutro ja przychodzę na pani schab. Zapraszam. Ale przygotuję go pani w ten sposób. Chętnie. No dobra, jesteśmy umówieni. Dobrze, dziękuję bardzo.